Hej kochani, witam was w dzisiejszym vlogu, jest poniedziałek, a ja się dzisiaj totalnie odszczeliłam, słuchajcie. Chciałam powiedzieć prawie full make-up, ale nie nałożyłam kremu BB, tylko taki krem, który staje się beżowy. Ale słuchajcie, jakieś kreski różowe zrobiłam, w ogóle pomadką matową, zastygającą, bo słyszałam, że jest jakiś taki trik, który można właśnie w taki sposób wykorzystać. Do tego usta, w ogóle mam super nową pomadkę i mi się tak spodoba, ten kolor jest po prostu taki super, tak chciałam mieć taką pomadkę właśnie ciemniejszą. I tutaj wiecie, coś się świeci, kolczyki, tada. I w ogóle, ha, spódniczka, słuchajcie, spódniczka. Tak, już nauczyciele wysłali dzisiaj jakieś notatki, coś tam, ale powiem wam szczerze, że coraz bardziej mi się nie chce. Prawdopodobnie gdybym chodziła normalnie do szkoły, to bym się, wiecie, zapięła, żeby mieć te najlepsze oceny, bym się tak uczyła, już by mi głowa parowała i tak dalej. Ale jak siedzę w domu, to mam takie, zrobię później, wiecie, tak odkładam. Później mi się coraz bardziej gromadzi tych wszystkich rzeczy. I się okazuje, że kilka tematów na przykład nie mam zrobionych w zeszycie. Tym bardziej teraz moja mama ma dwa dni wolnego, więc planujemy sobie pójść do lasu, bo bardzo dawno nie byłam i bardzo mam ochotę. Także nie wiem, jak to wszystko teraz zrobię, tym bardziej teraz zaczęłam jeszcze nowy oglądać serial koreański, także też się wciągnęłam, ale myślę, że jakoś będzie, no, mimo że dzisiaj się tak ostrzeliłam, po prostu miałam taką ochotę ładnie dzisiaj wyglądać, że naprawdę powiedziałam sobie, nie, no po prostu muszę dzisiaj się pomalować i tak dalej, bo już nie wytrzymam, naprawdę miałam taką ogromną ochotę i tym bardziej właśnie na spódniczkę, wiecie, wiosna, już coraz cieplej, chce się aż wychodzi, nie, ale jeszcze te ograniczenia. Dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia, jaki dzisiejszy vlog będzie, czy dzisiaj, może będzie nas kilku dni, już mi ręka boli, ponieważ nie planuję nic bardzo ambitnego, może sobie usiądę i wam opowiem dalej. Nie planuję nic ambitnego, ponieważ zeszły tydzień był bardzo ambitny, bardzo dużo się nachodziłam, dużo nagrywałam ujęć i tak w ogóle bardzo was serdecznie zapraszam do najnowszego filmiku pod tytułem Oczami fotografki, ponieważ sama wymyśliłam ten koncept, jakby przesłanie i tak dalej. Także mam nadzieję, że go obejrzycie, będzie wam się podobać. Naprawdę są piękne ujęcia wiosny i lata, także serdecznie was zapraszam. Oraz zapraszam was do obejrzenia bardzo ważnego dla mnie filmiku pod tytułem Nerwica lękowa, moja historia. Wyszłam z tego, jestem z tego dumna. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to bardzo was zapraszam do obejrzenia, bo naprawdę jest ważny. Słyszę, że moja mama wróciła, za niedługo zbieram się do sklepu, ponieważ dzisiaj chcę sobie kupić hennę do włosów, bo już mi ten kolor bardzo zszedł, bo ostatnio miałam hennę w kolorze fioletowym, teraz chyba znowu kupię sobie w kolorze brązowym. Jeszcze tam resztkę fioletowej henny, więc sobie może pomieszam, nie wiem, jakiś wyjdzie unikatowy kolor. Także zamierzam kupić sobie hennę, iść do sklepu, może też jakieś zakupy żywnościowe. No i później może zrobię trochę lekcji, nie wiem. Także widzimy się potem. Jestem obecnie z mamą w CTC. Swoje buty już mam wybrane i stoją przy kasie. A jeszcze moja mama ogląda. Także sobie jeszcze pójdziemy do sklepie. No dobra, ja przed chwilą wróciłam, pomalowałam sobie na nowo usta, żeby ładnie wyglądać w kamerze. Nie no, po prostu pomalowałam je, bo bardzo podoba mi się ten kolor i no wiecie, wchodząc po dworze mam zasłonięte usta, więc tutaj wam mogę je pokazać. Pokażę wam, co sobie kupiłam, ponieważ to są świetne zakupy i chcę się z nimi z wami podzielić. Także już wam pokazuję. To są pierwsze zakupy. Jak widzicie, ja mam tutaj dwa płótna, ponieważ zamierzam dla mojej babci namalować obraz na urodziny. Kupiłam sobie też takie dwie szpachułki, nie wiem, do rozmieszywania farb, ale też widziałam, że można nim nakładać bezpośrednio na płótno. Tutaj te dwie henny, o których wam wspominałam, w kolorze chocolate brown, także będą ciemne te włosy. I kupiłam sobie odżywkę, jestem bardzo ciekawa, jaka będzie. Jest taka bardziej zdrowsza, z melisą, do codziennej pielęgnacji, także jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Właśnie chciałam takiej do codziennej pielęgnacji, która nie będzie mi obciążać włosów. I uwaga, najlepszy zakup z tego wszystkiego. Buty! Słuchajcie, szpan na dzielni, ja się trochę śmieję z tego, ale nie, po prostu bardzo mi się spodobały. Jeszcze okazało się, że była jakaś piosenka, tutaj w ogóle jakiś preparat do odświeżania środka buta. I słuchajcie, tutaj kamera trochę mi teraz okłamuje kolory, ponieważ na żywo są różowe, a w kamerze wydają się bardziej beżowe. Ale są przecudowne, piękne i przede wszystkim wygodne. Także nie kupowałam ze względu na firmę, tylko po prostu, że mi się spodobało i były wygodne. No i był ten rabat, także też mniej zapłaciłam. Także to moje zakupy.
Ja sobie teraz odpocznę, zjem sobie obiad, później po obiedzie może zrobię trochę lekcji, bo czytałam grupę klasową, mam kilka zapowiedzianych testów, kartkówek, jakichś projektów, które muszę zrobić, także muszę się w końcu za to wziąć, bo może być nieciekawie. W sensie, wiecie, nie no, ja jestem raczej tego typu uczennicą, że ja się staram, ja wszystko robię na czas i tak dalej, także się nie martwcie. No i w ogóle już nie mogę się doczekać, aż namaluję obraz, bo właśnie mam wenę i ostatnio oglądałam jakąś kobietę, no bo to starsza była osoba na Instagramie, która malowała obrazy właśnie za pomocą tych szpatułek i robiła tak, że nakładała więcej warstw jakby farby i ona tak trochę wystawała poza obraz i wygląda tak 3D, więc super mega efekt. Właśnie chcę spróbować może coś takiego namalować. Kupiłam właśnie sobie jeden bardziej taki mniejszy format, taki kwadratowy i drugi w horyzoncie. Trochę większy, więc ten myślę, że będzie dla babci, a ten mniejszy sobie gdzieś tutaj powieszę może. W ogóle powiem wam, że ostatnio zastanawiałam się nad przemeblowaniem takim malutkim, ponieważ zamierzam, nie wiem kiedy to nastanie, ale chciałabym swoje łóżko przenieść w miejsce, gdzie jest moja komoda, komodę dać tutaj, tylko jakby nie na tą ścianę, tylko na tą. Na tej ścianie chciałabym, o! Tutaj, żeby było lusterko, takie wysokie, a biurko chciałabym dać pod parapet. I myślę, żeby było lepiej to zorganizowane i by była trochę może większa powierzchnia, znaczy przestrzeń. I właśnie bardzo bym chciała lusterko, bo bym mogła sobie ćwiczyć choreografię, robić zdjęcia i tak dalej. A tutaj zawsze fajnie pada, nie pada, tylko świeci słońce, tym bardziej jak jest zachód słońca. Tak żeby było super, super by było. Ale no jeszcze nie wiem kiedy to nastanie, bo musiałabym mieć jakąś pomoc do przenoszenia tych mebli i tak dalej. Także na razie... wszystko na spokojnie. No, to idę odpoczywać. Słuchajcie, śmieję się sama siebie, co stworzyłam przed chwilą na komputerze, na tablicie graficznym, ponieważ miałam wenę do rysowania, a nie chciałam kończyć projektu jeszcze na reklamę, więc stwierdziłam, że sobie coś porysuję. I stworzyłam tak śmieszną i karykaturalną postać, że po prostu nigdy chyba takim stylem nie rysowałam, nie wiem, co mnie tak tchnęło, także zobaczcie, co zrobiłam. Niestety tutaj widzicie te paski, bo to jest na komputerze, ale o, może tak będziecie lepiej widzieć. Także no totalnie się pobawiłam tutaj, słuchajcie. I ogólnie efekt mi się nawet podoba. Jest spoko. Użyłam też innych pędzli. No i takie cudo powstało. O matko, co ja zrobiłam? Przełączyłam się na kamerę, ponieważ znowu was dzisiaj zabieram ze sobą do kuchni. Będziemy robić smoothie, także jeśli chcecie zobaczyć, jak robię pyszne smoothie, które naprawdę wam polecam, to oglądajcie dalej. Więc tak, tutaj mam rozmrożone maliny i jagody. Tutaj mam płatki owsiane, które zaraz sobie zaleję wrzątkiem. Potem do tego dodam jogurt naturalny. I na końcu wykończę surowymi ziarnami kakao i sobie dodam trochę syropu z agawy. To mój koktajl, przepyszny, jeszcze go nie próbowałam, więc pierwsza próba na wizji. Dobra, ale mało słodkie. Pewnie znowu będę mieć fioletowe w usta, bo ja, że ostatnio jak sobie robiłam taki koktajl właśnie z jagodami, to potem miałam fioletowe usta, więc... ale to rekompensuje ten smak, także... zabieram się do jedzenia.
i... A, co robiłam wcześniej? No, więc obejrzałam jeden odcinek serialu. W ogóle tytuł tego serialu to jest Hi Bye Mama, czy coś takiego. Trochę właśnie porysowałam, trochę zrobiłam lekcji i teraz będę sobie jeść i potem znowu obejrzę chyba serial, także... że dobrze mnie widać, to jest drugi dzień vloga. Dzisiaj jest wtorek, jak widzicie, mam odświeżony kolor włosów, więc jestem mega podekscytowana, bo wreszcie są przyciemnione takie, jak lubię. W ogóle dzisiaj znowu opracowałam prowizoryczne tutaj ustawienie kamery i swojego podglądu. W każdym bądź razie zaraz będę się malować z wami, ponieważ mam ochotę do was pogadać, a jednocześnie właśnie się pomalować. Dzisiaj właśnie planuję z mamą to wyjście do lasu. Za niedługo będzie obiad, bo właśnie go moja mama robi. No i co? Pogadam trochę do was, pomaluję się i mam nadzieję, że też tak zapełnię w ten sposób trochę tego vloga, bo wczoraj w sumie mało nagrywałam. Nie wiem w sumie czemu. Dlatego, że moje życie teraz jest nudne. Nie no, dobra, słuchajcie. Nakładam teraz oczywiście mój krem BB. Wcześniej nałożyłam ten krem, który się utlenia na beżowy kolor. Także będę miała dzisiaj mocniejsze krycie, bo wczoraj nie nakładałam kremu BB, bo chciałam mieć bardziej taki, może nie tyle, że naturalny look, ale po prostu nie chciało mi się nakładać, bo wiedziałam, że i tak będę maseczkę nosić, że będę na zakupach i w sumie większość dnia i tak potem spędzę w domu, a dzisiaj jakoś tak nie wiem, może dlatego, że też te włosy pofarbowane mam i jakoś mam tak ochotę dopełnić ten look, także... W ogóle tutaj przy skórze, tutaj gdzie mam włosy, troszeczkę właśnie mi się skóra zafarbowała na taki bardziej fioletowy kolor, mimo że kolor jaki robiłam był z przewagą brązu, to jednak była ociupinka tego fioletu i gdzieś tam mi się wydaje, że jest jakiś taki pobłysk. Dzisiaj rano miałam test z języka angielskiego i powiem wam szczerze, że ja i większość... W sumie wszyscy z mojej grupy od języka angielskiego się dziewczyny zdenerwowałyśmy, ponieważ pani dała nam tylko 25 minut na rozwiązanie go, a było tam jakoś około 13 zadań, także byłyśmy niezadowolone z tego, bo naprawdę to było mało czasu, a trzeba było, wiecie, się skupić. Jeszcze trzeba było robić to w programie Word, także niektórzy mieli problem, na przykład tak jak ja, musiałam, no... Trochę długa historia, w każdym razie, no, więc byłyśmy niepocieszone z tego, jak to wyszło. No, ale ciekawa jestem, jak to teraz pani oceni. Dobra, krem BB jest nałożony. Teraz korektor, który ostatnio mi się spodobał, moja mama go kupiła, z True Match, taki bardzo jaśniutki kolorek N1 Ivory. Jest naprawdę jaśniutki i jest dosyć rzadki. O, chyba za dużo wziąłem, powiem wam, że tak... Znowu średnio widzę, co robię, bo... Lusterka mam nieco dalej, a ja jestem znowu bez okularów, także... Ale dobra, jakoś sobie poradzę tutaj. Ewentualnie wezmę sobie po prostu lusterko w dłoń. Nawet powiem wam, że to moje prowizoryczny podgląd, który zrobiłam, który jest lusterkiem. Nie widzę swojego odbicia. Widzę jedną jaśniejszą plamę, czyli to jest moja buzia, tak zgaduję. Ale jest słabo, naprawdę jest kiepsko, jeśli chodzi o to, jak ja widzę bez okularów. W ogóle dajcie znać, co tam u was, co robicie podczas kwarantanny, czy się bardzo nudzicie, czy tęsknicie na przykład za szkołą. I w ogóle ja takie miałam ostatnio przemyślenia, że wiecie, wszyscy uczniowie, którzy chodzili do dotychczas, czyli do pory, kiedy jeszcze nie był ten wirus, wszyscy, wiecie, narzekaliśmy, że nie chce nam się chodzić, że tyle nauki w ogóle. A teraz wydaje mi się, że panuje taki nastrój wśród uczniów, że jednak większość by już wolała chodzić jednak do tej szkoły, na to wcześne wstawanie nie jest teraz takim problemem, znaczy nie byłoby, bo jednak większość już woli, wiecie, wrócić. Znaczy są osoby, które na przykład są introwertykami i na przykład wolą spędzać czas sam z sobą i w sumie większość życia ich wygląda w taki sposób, że siedzą po prostu w domu, z nikim się nie spotykają i tak dalej. Natomiast myślę, że chyba jest... więcej może osób, które wolą się spotykać, chociaż to jest, wiecie, różnie. Ja na przykład bym wolała już chodzić, bo i tęsknię za znajomymi i jakoś za tą taką atmosferą szkolną, nie wiem, może to trochę dziwnie brzmi, ale no jednak powiem wam też, co zauważyłam u siebie, to zdecydowanie spadek kreatywności. I teraz jak robię projekty na reklamę, to
robię takie totalnie basic, totalnie takie zwykłe. Nie ma tam jakby jakichś, wiecie, takich wow, UI w ogóle. Nawet widzę, jak moja pani komentuje moje projekty, takie no fajnie, ładnie, a kiedyś to było takie, no nie wiem, jakoś tak to odbieram teraz. Dobra, korektor jest. Dzisiaj w ogóle zamierzam zrobić sobie makijaż brązami, jakiś, wiecie, bardziej cieniami pojechać, bo ostatnio robiłam sobie bardziej kreski, nie nakładam jakoś dużo cieni, także dzisiaj coś takiego pokombinuję. Teraz sobie nałożę róż, póki jeszcze tutaj jest wszystko jakby świeże, a róż mam oczywiście ten w sticku, więc mi się teraz fajnie wtopi. Nie wiem, czy go trochę za dużo nie dałam, ale w kamerze pewnie będzie to lepiej wyglądać. Tak w ogóle, to mam nadzieję, że ja was dobrze ustawiłam, bo właściwie to ja nie wiem, jak to wszystko wygląda, jak ja wyglądam teraz w kamerze i tak dalej. Także jak oczywiście się pomaluję, to wam pokażę efekt końcowy, jak moje włosy też wyglądają. Myślę, że jednak jest różnica, bo wczoraj miałam dużo jaśniejsze te włosy. Już naprawdę ten kolor miałam taki wypłowiały trochę, gdzieś tam jeszcze trochę czerwony mi się przebijał, bo ja naprawdę chyba przez 2 lata około farbowałam włosy na kolor burgundowy, czerwony, także naprawdę mocno mi się wpił i jak mi trochę zszedł ten brązowy, fioletowy, to właśnie były takie prześwity. Dobra, róż jest. Trochę was przybliżyłam i teraz tak, paletkę tutaj mam z Rimmel London. Mini powder palette i tu są takie ładne brąziki, także sobie zacznę tutaj malować moje oczko. Zacznę sobie od tego najjaśniejszego. W ogóle ja wiem, że to jest vlog i teraz ten nie wstęp, tylko ta część teraz, gdzie się maluje, wygląda trochę jak tutorial, ale no jakby wiecie, ja interesuję się naprawdę wieloma rzeczami i moje vlogi takie już po prostu będą. Dajcie znać, czy podoba wam się to teraz ustawienie. Czy podoba wam się światło, jak mnie ogólnie widać, bo jeśli to się spisze, to właśnie może będę nawet nagrywać w tym miejscu. Powiem wam, jak wygląda moja konstrukcja. Otóż moja konstrukcja wygląda tak, że ustawiłam aparat na doniczce, w której jest ziemia i kwiatek. Matko, coś mi wpadło. A za aparatem ustawiłam sobie głośnik, żeby ten aparat się jakoś trzymał. A za głośnikiem ustawiłam sobie kompaktowe lusterko, które położyłam jakby na oknie, gdzie jest ta rama jakby. No i tak mniej więcej to działa. Dobra, tu sobie te gry sprowadzę. Tu jest trochę mocniej z tego, co widzę. Tu w ogóle pojechałam, kurde. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jaki ten makijaż wyjdzie. Nie mam pojęcia zielonego. Jak widzicie, też dołożyłam sobie ciemniejszy cień, już sobie tutaj wyblendowałam. Ogólnie nie chcę, żeby to był jakiś mega skomplikowany makijaż, a nie jakiś super smoky, a ja po prostu chcę sobie jeszcze popracować brązowymi cieniami. Mam nadzieję, że sobie nie porysowałam okularów, ponieważ bardzo, bardzo o nie dbam. I właśnie teraz może podejmę jakiś temat, bo w ogóle powiem wam, że ciężko mi jest gadać do was i jednocześnie się malować. Jakoś chyba nie jestem przyzwyczajona do czegoś takiego i po prostu nie umiem się może też jakoś bardzo skupić wtedy i bardziej się skupiam na makijażu niż mówieniu do was, albo na odwrót, i na przykład makijaż wtedy gorzej wychodzi. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o moje okulary, to od momentu zakupu ich bardzo o nie dbam, ale to bardzo. Może z 2 razy mi spadły, ale nic się z nimi nie stało. Praktycznie kilka razy dziennie potrafię je sobie czyścić, bo jak widzę, że są brudne, to od razu jakby widzę, że mam coś na przykład na szkle. Także naprawdę o nie dbam. Jestem z tego dumna, że nawet są jeszcze w dobrym stanie. Mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej, no bo jednak nie zamierzam zmieniać szybko szkieł. Także no, zobaczymy. Dajcie znać, czy jesteście też nosicielami, nie, nosicielami to dziwnie brzmi, ale czy też po prostu nosicie okulary? Jeśli tak, to od kiedy i czy macie na przykład je mocno porysowane? Bo ja, jak miałam te swoje stare, to miałam tak masakrycznie porysowane, po prostu praktycznie nic w nich już nie widziałam, więc naprawdę się cieszę, że już wreszcie mam te nowe. I powiem wam, że już totalnie się przyzwyczajam do tych nowych oprawek, mimo że właśnie są delikatniejsze, i no inaczej w nich wygląda, bo kształt też się różni od tamtych, to już się przyzwyczaiłam i na przykład teraz jak patrzę na siebie, na przykład na starsze filmiki, gdzie miałam tamte okulary, to jakoś tak stwierdzam,
może nie tyle, że jest mi brzydko, ale po prostu jakoś tak się przyzwyczajam do tych, co teraz mam, że tamte już nie wywołują u mnie takich pozytywnych jakby emocji, czy coś w tym stylu. Także nie wiem. Ale powiem wam, że zawsze tak miałam. Zawsze tak miałam, że jak już się przyzwyczajam do nowych oprawek, to jak patrzyłam na stare, to już mi się tak nie podobały i coś w tym stylu. Mimo że powiem wam, że na początku byłam może nie tyle, że załamana, ale byłam taka naprawdę niepewna, jeśli chodzi o te nowe oprawki. Miałam wrażenie, że jakoś dziwnie wyglądam i tak dalej, ale to tylko kwestia czasu, także tak jak mówię, przyzwyczaiłam się i się sobie teraz bardzo w nich podoba. Dobra, słuchajcie, nałożyłam błyszczący cień i bardzo mi się podoba, jak odbija światło, jest naprawdę fajny. Teraz myślę, co tu by jeszcze nałożyć. Może nałożę, bo tutaj w ogóle jest coś takiego jak rozświetlacz, coś w tym stylu. I to jest taki bardziej jakby mokry cień, taki złoty, i tu jest jakby rozświetlacz. I on jest w takim kolorze brązowawym i ja myślę, że sobie go nałożę wewnętrzny kącik. Tylko nie mam tu za bardzo pędzelka. Wziąłam sobie w ogóle taki pędzelek, bo chcę sobie nim rozprowadzić pomadkę do ust. Ale może teraz użyję jako do niego cienia, więc może nic się nie stanie. Najwyżej będę miała trochę błyszczące usta. Wow, ładnie wygląda. Jest taki delikatnie jakby miedziany, rose gold, szampański. Nie wiem, ładny ma kolor. Podoba mi się. Nie, nos będzie masakra. Powiem wam, że zastanawiam się, czy ja na pewno nie mam aby jakiejś alergii. Bo ostatnio słyszałam od mojej mamy, że bardzo pylą te drzewa i ja właśnie widzę, że też nawet dużo pyłków takich lata. I powiem wam, że tak mnie swędzi nos i na wierzchu, i tak trochę w środku, i często kicham. I to nie jest tak, że jestem chora na coś, ale wydaje mi się, że właśnie mogę mieć jakąś alergię, którą jakby do końca mam niezbadaną, niezweryfikowaną. Teraz nakładam ten bardziej mokry, żółty cień i powiem wam, że to daje super efekt, tak mi się teraz tu ładnie błyszczy. Nie spodziewałam się. Wygląda trochę jakbym miała mokrą powiekę. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Mam nadzieję, że tylko mi się jakoś dziwnie nie odbije potem. Okej. Teraz w sumie nałożę sobie również tą jakby bazę. Tutaj na te kości jarzmowe, powiedzmy. O, sobie rozetrę. Fajnie, fajnie. Już nawet tak stosowałam i powiem wam, że podoba mi się, bo nawet nie widać, że to jest jakoś złoty kolor. Jak się tak fajnie rozetrze, to daje ładny efekt właśnie, więc mi się podoba. Nie wiem, czy dobrze roztarłam te cienie na górnej powiece, czy nie ma plam, ale chyba jest okej. Nie wiem, powiem wam, że tak jakoś bardzo się nie przykładam do tego makijażu, nie chcę spędzić tutaj, nie wiem, 2 godziny na przykład, bo potrafię się tyle malować. Tylko tak, wiecie, na szybkęsa trochę, ale tak... Na szybkęsa, ale bardziej dokładnie, nie wiem. Dobra, teraz sobie nałożę rozświetlacz. Wiem, że tak trochę nie po kolei, bo jeszcze... Albo nie, słuchajcie, teraz sobie brwi może przeczeszę. Jakąś pomadą, nawet nie wiem, jaka to firma. Nie zależy mi na tym, powiem wam szczerze. Może to ma jakiś kolor, ale nie widać tego bardzo, więc tylko sobie tak rachu, ciachu. W ogóle zastanawiam się już naprawdę od chyba kilku lat, co zrobić z moimi brwiami. Czy może iść do kosmetyczki wreszcie, czy nie? Bo naprawdę mam je gęste i takie burz, że tak powiem, trochę. I nie wiem. Właśnie widzę, że tutaj to oko mam bardziej wyjechane, a tutaj mniej. Więc tu może trochę wyżej podjadę. Nie wiem, czy to coś dało. W każdym razie wracanie do brwi. Właśnie nie wiem, co z nimi robić, bo ja sobie je sama w sumie reguluję. Tak wiecie, tutaj środek, gdzieś tam trochę po bokach, ale boję się wam, powiem, trochę iść do tej kosmetyczki, bo boję się, że mi zrobi takie, nie wiem, typowo instagramowe brwi, bardzo mi je wychudzi i tak dalej, a podoba mi się ten kształt, tyle że, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, co zrobić, powiem szczerze. Jeśli chodzi o moje brwi, to naprawdę nie wiem. Dobra, rozświetlacz, trochę nie po kolei, tak wiem, tak jak wspominałam, w ogóle tak się sypie ten rozświetlacz. Bo mi się pokruszył i jest masakra. Ale nadal go tak bardzo lubię, daje taki ładny glow i trudno mi się z nim rozstać po prostu. Kurde, maluję się, tak maluję, w sumie nigdzie nie idę, tylko do lasu i nagrywam dla was filmik. Ach, no ale co zrobić, co zrobić? Ciekawa jestem, kiedy pójdę na jakieś urodziny albo coś w tym stylu. W ogóle za rok jest moja 18. Nie wiem, jak to będzie, więc mam nadzieję, że już normalnie wszystko będzie normalnie. W ogóle tak, tu mam brązowy eyeliner i zastanawiam się, co zrobić. Chyba kreski nie będę jakiejś robić, tak myślę, że tylko przy linii rzęs sobie tutaj zrobię. Kreskę taką, o, prowizoryczną.
bo ostatnio właśnie, jak wam wspominałam, robiłam sobie kreski, ale nie używałam cieni, więc teraz sobie tylko tak tutaj, o, jakby to... Ładnie się błyszczy, zobaczcie. Tutaj policzek. Bardzo mi się podoba. Oko też ładnie się błyszczy. Okej, może być. Dobra, słuchajcie, jeszcze rzęsy i usta i kończymy makijaż. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że w ogóle bardzo dużo nie zajął mi nagrywania, bo no, vlog wtedy stanie się długi znowu, a no tak jak mówiłam wam kiedyś, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, pewnie nowi widzowie nie, ale bardzo lubię się rozgadywać, bardzo. Zobaczcie, jakie mam długie rzęsy. Może zauważycie różnicę, może nie, nie wiem, ale od jakiegoś czasu, może już kilka tygodni nawet, używam olejku rycynowego i myślę, że on mi pomaga. Wydaje mi się, że rzęsy są właśnie dłuższe już. Nie wiem, czy gęściejsze, ale wydaje mi się, że właśnie u mnie po olejku rycynowym są dłuższe rzęsy i mi się podobają, fajne są. Jeśli kogoś innym, a jeśli kogoś ciekawi, jak nakładam ten olejek rycynowy, to po prostu wylewam sobie od razu z tego, nie pudełeczka, tylko tej buteleczki na palec na wskazujący i najpierw sobie jeżdżę tym palcem na najbliżej, jak się da, linii rzęs na górnej powiece, a później sobie tak jakby jeżdżę po rzęsach i staram się też jakby zostawić najwięcej tego olejku na samych końcach, żeby mi się ciemniały te końcówki rzęs i właśnie wydłużyły. Jak widzicie, w ogóle to jest słaby efekt, w sensie słaby, delikatny. Nie używam jakoś dużo maskary, ani jakiejś specjalnej, w ogóle ta maskara jest bardzo stara. Ale jakoś się bardzo do niej przyzwyczaiłam, podoba mi się bardzo szczoteczka i formuła, bo moje rzęsy po niej nie są jakieś bardzo takie, nie są po prostu szorstkie, ani nic w tym stylu, dlatego jej nadal używam. A jeśli chodzi o rzęsy, to tak w ogóle bardzo mam ostatnio ochotę poćwiczyć przyklejanie rzęs, bo jakieś tam mama kiedyś kupiła, mam nawet klej ten Duo taki słynny. Ale powiem wam, że totalnie nie umiem się do tego zabrać, znaczy nie umiem. Trudno mi po prostu się do tego zabrać, bo jakby mam ochotę cały czas, ale nie wiem, czy boję się, że nie wiem, popsuję te rzęsy, czy zmarnuję tyle kleju, bo kiedyś próbowałam, ale mi nie wychodziło i się szybko poddałam. No i ostatnio ta chęć u mnie jest i w sumie nic z tym nie robię, więc nie wiem, czy w końcu się podejmę tego wyzwania, czy nie. Może nagram z tego jakiś odcinek dla was, także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć moje próby. Może na filmiku w końcu by mi się udało przykleić, by było takie wow, wreszcie. Tak, aparat mi się wyłączył, jak gadałam, więc nie mam pojęcia, na jakim momencie skończyłam mówić. W każdym razie mówiłam pewnie o rzęsach, bo właśnie skończyłam je malować i ja mam takie dziwne rzęsy, że na tym prawym, na tym lewym oku mam takie rzęsy, że mam jakby w kępki je zrobione i czy jak tuszuję, czy nie, to zawsze jakby mi się tak zbierają w kępki, a na tym prawym oku mam takie pojedyncze, fajne, więc nie wiem, o co chodzi. Ale to jest prawie już skończony makijaż, także już prawie widzicie efekt końcowy. Teraz sobie użyję pomadki z Oriflame, która jest w bardzo ładnym kolorze takim. Wczorajsza pomadka też była z Oriflame i właśnie teraz ją w sumie mogę wam pokazać. Także ta wczorajsza brązowa jest w ogóle w takim opakowaniu, więc jest bardzo mylący kolor. Nie wiem, dlaczego taki zrobili. Jest to pomadka w kolorze Brick Red Matte Lipstick. 39806, chyba dobrze przeczytałam, i to był ten ładny taki kolor, taki brązowo-czerwony. A dzisiaj sobie użyję pomadki w kolorze Raspberry Rave 35177, jakby ktoś chciał sobie zamówić. I dzisiaj chcę sobie zrobić gradient, więc sobie do środka ja nałożę i sobie rozprowadzę właśnie pędzelkiem, może nie będę mówić. Znowu wyłączyła mi się kamera, ale się nie poddaję, ponieważ już właśnie kończy się malować. No i dzisiaj będę takim sposobem miała bardziej podkreślone oko, a trochę delikatnie zrobione usta. Tak mi się wydaje. Chociaż może będzie porówno, nie wiem. Nie wiem, czy nie jestem troszeczkę prześwietlona. Mam nadzieję, że nie. Jeszcze troszeczkę sobie dołożę do środka. Ryba.
Okej, i to jest skończony makijaż. Teraz założę okulary, rozpuszczę włosy i już Wam się pokazuję. Ta-da! No i to jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba, ponieważ mi bardzo. No i tutaj właśnie tą skórę mam trochę brudną, ale nic z tym nie poradzę. Czekajcie, muszę się ubrać, bo nie mam pojęcia, jak mi widać. Jakie wygibasy, ludzie. No, także to jest makijaż skończony. Te brązy bardzo delikatnie widać, ale jednak widać, że coś tam jest na oku. Usta podobają mi się, jak wyszły, ponieważ teraz właśnie chcę Wam coś też dopowiedzieć. Tylko to znajdę, czekajcie, dajcie mi chwilę. O, jestem. Otóż zamówiłam sobie tą pomadkę z Oriflame w takim kolorze, ponieważ bardzo jeden z ulubionych produktów z Avonu, który był w identycznym kolorze, ta pomadka w pudrze, co była do rozprowadzania, niestety mi się skończyło. Skończył mi się ten produkt. Bardzo ubolewam, bo było to trochę drogie jak na takie coś. Myślałam, że starczy mi na dłużej, a niestety nie. No i mam teraz podobny kolor, może troszeczkę jaśniejszy. No, tamten był trochę ciemniejszy chyba, ale jest i tak wszystko mimo bardzo podobny w kolorze. Formule może nie bardzo, bo jest jednak bardziej świecąca i szybciej się chyba zjada, bo tamta bardziej się tak, wiecie, też jakby wpijała w usta. No ale dobra, teraz też możecie zobaczyć ten mój kolor włosów. Mam białą bluzkę, więc też fajnie mi się wydaje, że się odznaczają. No, dobra. Boże, non stop jakieś trzaski u mnie w bloku są. Dobra, słuchajcie. Idę teraz sobie zjeść obiad. Odezwę się do Was później. Okej, jeszcze małe wtrącenie, ponieważ przed chwilą zobaczyłam tak mniej więcej, jak wyszłam na tych nagraniach i kurde, moje włosy w kamerze wyglądają dosłownie na czarne. Nie wiem, o co chodzi, bo co prawda na żywo też są bardzo ciemne, ale chyba jednak trochę brązowe w swym kolorze, a na kamerze naprawdę ciemno wszystko wyszło, więc nie wiem, co jeszcze. Czekajcie, może do słońca wejdę. To teraz jaki ten kolor? Nie, widać trochę taki różowy jakby refleks właśnie od tego chyba fioletu i też trochę dlatego, że ten bordowy mi jeszcze nie zszedł z włosów. Także nie wiem, jak w słońcu wyglądają te włosy. W kamerze zaraz zobaczę. No, dobra, idę jeść. Rowerze stoi. No to się skakiwa jeszcze. Chodź. A buty ci się obudzą, no ci być tam. O, że kipają. Ała, moja kostka, dobra. Tolusia, daj głos. Tolusia nie ma siły. Tolusiu! Nie go nie, bo ona nie ma siły. Co robi mój pies podczas spaceru w lesie? Leży. Tola. No, chociaż pyszczek pokazał. No co, teraz wstajesz? Nie udawaj, że jest inaczej. Dziękuję. Morda się cieszy. Więc słuchajcie, postanowiliśmy, bo jesteśmy z psem, pies też tutaj miał swój głos, ponieważ jest bardzo zmęczony, że wracamy. Wracamy otóż co chwilę, jak słyszycie w tle, może widzicie, co chwilę ktoś przyjeżdża na rowerach, co chwilę ktoś przechodzi.
Nie, my tak żyć nie możemy, słuchajcie. Las to powinien być oaza spokoju. My się tutaj nie relaksujemy, my się tylko denerwujemy. Więc wracamy. Wybierzemy inne środowisko naturalne. Może gdzieś takie będzie. Ja rozumiem, że teraz te ograniczenia trochę i tak dalej, że można chodzić do lasu, więc ja rozumiem, że jest popołudnie, dużo ludzi wychodzi. Okej, okay, ale jednak to nie na nasze nerwy, to nie na nasze nerwy. Wracamy. Nie używać tylko rowerów. I jeszcze to jest, wiecie, o tyle denerwujące, że jak szłyśmy, to akurat wszyscy jechali razem z nami, a teraz jak wracamy, to wszyscy wracają. Ironia losu, słuchajcie. Boże, mama w tle. Dobra, słuchajcie, wróciłam do domu. Jestem bardzo zmęczona, bo się nachodziłam. Nagrywam już z telefonu, bo nie chcę się z aparatu. I to już był koniec tego vloga. O, tak, tam leżą koce. Dobra, więc słuchajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do kolejnego odcinka, do pa!